Mam dwie ryby, drodzy Państwo, tak aby w razie kontroli nie przekroczyć limitu 5 sztuk, więc muszę, godzina jest 10:39, więc muszę ogarnąć temat i weźmiemy, włączymy sztuka, dwa leszcze, tak na klikerze, abyśmy wiedzieli co i jak. Ok, przerzucone, ochotka, jakieś tam pociągnięcia delikatne, ale czuję, że z ochotki zrezygnuję na rzecz, założę 16 z powrotem, haczyk 16 z 18 i dwie pinki i tak już do końca będziemy wędkować. No zobaczymy, czas leci szybko, za 10:40. No, trzeba kombinować różnych wariantów, niesymetryczną pętlę, obydwa zestawy mam, więcej brań jakby było, spróbowałbym, mam jeszcze jedną wędkę, helikopter i dwie pętle, na długim przyponie z opadu, ale mało jest brań, więc helikopter i dwie pętle zostawimy, pętle Gartnera, paternoster też, więc jedziemy na niesymetrycznej pętli, no tylko jeszcze wstrzelić się tak z przyponem, z przynętą, z haczykiem, tak aby było więcej trochę tych brań. Mieszanka treściwa, przynęta, wszystko w porządku. Dwa leszczki są, nastawiamy się na leszcze, łowię leszcze. No i dwa leszczki w siatce są, jak sami widzieliście. Drugi trochę większy. Później zmierzymy, zobaczymy big fish, czyli będzie, i tak to leci. Ok, czekamy na kolejne wskazanie. Mam też, drodzy widzowie, pęczak. Odmroziłem. Zobaczymy, może na ziarko pęczaku z pinką coś skubnie. No zaraz zobaczymy, będziemy kombinować, próbować. I czy pęczak też sprawdzi się, czy jakieś skazanie będzie. Za krótki jest dzień, szybko robi się ciemno. Nie ma jak potestować, sprawdzić. Następny wyjazd to znów inna pogoda, temperatura, inaczej ciśnienie, inaczej ryby biorą, żerują, więc widzicie, jakby było więcej godzin na wędkowanie, to potestowałby, posprawdzał, powypróbował, a tak to trzeba szybko kombinować i jeszcze coś, aby złowić, tak aby nie być na zero, no ale sprawdzamy i zobaczymy, tak jak mówię, jeszcze pęczak. Jeszcze założę i spróbuję na jednej. Zobaczymy, czy będzie wskazanie oto na to ziarno. Ale powolutku zobaczymy, co jak. No. Czepię, zobaczcie. Zaraz będzie prawdopodobnie branie. No i ustało. To ma jechać bardzo delikatnie, no ale najważniejsze, że widzicie, krąpik mały nie bierze, brzana nie bierze, okres ochronny, certa nie bierze, jedną miałem malutką na początku, no i świnki jeszcze nie miałem, tylko dwa leszczyki, no i dobrze, jak te leszcze biorą, zanęte typowo pod leszcza, bo nas dzisiaj tylko leszcz przeważnie interesuje. Tylko na jakieś 50 plus liczę. Zobaczymy. Więc machaj będą, ryby będą i jest bajecznie. Siedzi. Ok, więc schodzimy z rybką na dół. Rybkę podbierzemy i prawdopodobnie nieduży będzie leszczyk.
Tak, mówię. Nieduży pan Lesio. Mniejszy niż tamte, ale cieszy. Cieszy. I rybka zaliczona, drodzy widzowie, do siatki. Przerzuciłem teraz obydwie, drodzy widzowie, 11:22. I w siatce mam 3 sztuki, 3 leszcze, jeszcze 2 mi brakują. O, wskazanie, ale delikatnie, delikatnie na prawej, tu ma szarpnąć. Zobaczymy, tak mówię, 3 leszcze są, a 5 do ważenia. Delikatnie i mamy coś, tylko zobaczymy co. Więc przeprowadzimy nie inaczej i schodzimy na dół i do siatki. Zobaczymy jeszcze co jeszcze wybiera. Leszczyk. Nieduży leszczyk. Zaliczona, drodzy państwo. I zobaczymy co. Oto taki 4. Więc delikatnie odpinamy, gdzie jest zapięty, delikatnie za końcóweczkę. I do siatki. 4. Wytkujemy dalej. Więc przerzucone 4 sztuki. W siatce jeszcze jedna, a później już będziemy, w razie co jak będą większe, mniejsze, będziemy przebierać tak, aby 5 największych było. Jeszcze nic konkretnego, ale 4 już są, to ważne. My próbujemy jeszcze coś złowić tak, aby było w pytkę. Cisza, spokój. Co jakiś czas rybka i oto w tym wszystkim chodzi. Ale zobaczcie, jest 11:30, jak ten czas szybko nad wodą leci. Jeszcze jak brania są, jakieś zajęcie czy coś, to moment, czas leci. Teraz jest zimowa pora, to wiecie. No się późno robi, szybko się ciemno robi. I tak to wygląda. Czekamy. No i zobaczymy co jak przy tym dzisiejszym wędkowaniu. Teraz lewa pociągnęła, ale to ma jechać. Jechać, świstać, gwizdać, szczelać i tarkotać. To ma być branie zdecydowane. Na takie coś nie
zwracam uwagi, więc musi jechać konkretnie, abym wstał i zaciął. Więc wędkujemy dalej, dalej, dalej i wiecie jak jest, w pytkę. Więc drodzy Państwo, 11.30, pójdziemy do chłopaków po kolei, zaczniemy od Jarka, bo jest po prawej stronie ode mnie, tylko popuszczę wolne biegi, w razie co otworzę, tak aby nie stracić ryby, w razie co jakby było branie, idziemy zobaczymy co u chłopaków. Tak mówię, 11.35 i zrobimy krótkie podsumowanie. Ale najpierw musimy dojść i miejmy nadzieję, że wędki nie stracę. Okej. Więc jak Jarku? Powiem ci, że leszczyki małe biorą. Małe to znaczy ile? Takie jak dłoń. Takie malutkie jak krąpie? Na 30 cm nie ma? Nie. I co jeszcze masz? Nic więcej. Ale dużo jest tego czy słabo? Bo u mnie... Zapewne 10 sztuk zawalę. 10 sztuk wszystkiego? No. 10, ale mówisz, że wszystko małe, tak? Wszystko malutkie. No. To tylko tyle. A tam właśnie jak tam? Ja 4 mam, takie powyżej 30 mam chyba ze 3. No 4 sztuki mam tylko. Wiesz, też z braniami nie mam, ale powyżej 30 mam 4. To fajnie. 4, no i zobaczymy co Robercik. No zobaczymy, żeby to większe było. Ja to no jednego mam takiego, może nie 30 nie ma, ale 3 na pewno są ponad 30. A u kolegów tu? A certki łapię. Certki? Ale tu wiesz, złapię. Małe certy, tak? Dobrze, to do 15 łowimy, wiesz, po 15 będą wędki zarzucone, ale do 15 ryby będziemy, wiesz, ważyć czy coś mierzyć, o Big Fisha taki konkursik mały, a po 15 będziemy się już pakować i tak mówię, że do 15 tylko liczą się. To mówisz, że słabo. Słabo jest. U mnie tak samo. Więc dopóki przynęta w wodzie mamy... Nie ma co narzekać. Nie ma co narzekać, mamy styczeń, przecież styczeń, jakieś rybki, brania są, więc nie ma co narzekać. Idziemy, jak na poligonie, zobaczcie, jak na poligonie idziemy do Robercika. Robercik, bo ja już później nie przyjdę, do 15 łowimy, jest godzina 11.38, co i jak? Słuchaj, ogólnie niestety leszcz mi nie wszedł, mam dwa małe, takich po 30 parę centymetrów. Tak? No i czekam na większe, no co ja ci mogę powiedzieć, nie ma szału. Jarek ma koło 10 jak dłoń, tak, a tam chłopaki dalej certki małe łowią. Tak? Certki małe. Ja 4 leszcze w siatce. No to zarządzi dzisiaj. Ja nie chcę ci mówić nic, bo znów będę śpiewał, znów mi tą przyjemność stracisz. Zabierzesz. Dlatego Robert, żeby było sprawiedliwie do 15 ważenie ryb. Nie, jasne. To, żeby tak, a jasne. Później wędki, wiesz, będziemy ściągać, tylko już się później nie dą liczyć. Dobrze, nie będzie problemu. Dobrze. Jasne. Już mówiłem, chłopaki. To mówisz, że 2 masz w siatce, takie 30 coś. Ja też mam koło 35, ale 4 sztuki. 4 brania, 4 ryby i oprócz tego brzane i certę i wszystko. Ale nie, to ja to miałem ładnego klenia. Słyszałem. No, ładnego klenia, brzankę, no. Certę. No, słyszałem, że a klenia nie wsadziłeś do siatki, nie, do zdjęcia? Nie, no a mam zdjęcie, ale to aha, no ale to dla widzów pokażemy, tak, dołączymy do filmu. No. Więc rob się połowę łamania do 15, tak, i idę do... I potem ważymy. Tak, i idę do kolegi... Jacka. Jacka. Idziemy do Jacusia. Jacuś, co i jak? Bo ja już później nie jedę, przychodzi, to jest ostatnie wejście. O 15 kończymy. Wiesz, wędki mogą być, ale do 15 ważenie. Rozumiem. Same certy. Same certy. Same certy. Ale ładne. Ładne? Ładne, no. No bo tu certy ładne biorą. No, takie, powiem ci, ponad 4 dychy. Tak, tak, wiem, wiem. Fajne. Leszczy ile masz? Próbuję, widzisz. Grubo jest. Widzę. Są tu pelety, nie? Tak. Są tutaj pelety. Jedna wędka, tak, jedna, tak, pelet. Tak, tak, tak. Nie? Jest ochotka. Jest pinka. Jest. Jest drobniejszy pelet też, nie? Tak. Haczyk. Znaczy no, na... Widzę, na górkę, widzę. Nie? Tak. Taki. Tak. Jest ósemka, jest szóstka. No próbujemy, no. No ale jeszcze ile masz? Zero. Zero leszcza, tak? Zero.
Zero, ale dopóki przygotowa, mamy jeszcze dużo czasu, więc... Liczę na to. Liczysz na to. No więc to wędkujemy dalej, idziemy do Rafała. I z czego ci życzę jakieś leszcza? W ogóle, powiem ci, zabetonowane naprawdę mocno. Tak? Żeby to poleżało, nie? Wrzuciłem rano, żeby... Stało tak dłużej, no. Długo, nie? No, czekam. Czekam, no to powodzenia, liczę, tak. Liczę. Liczę, dopóki przynęta w wodzie, mamy okazję coś złowić. Dokładnie. Idziemy do Rafała. Do Rafała. Pałku, krótko i na temat, bo tu ktoś tam idzie, a ja sprzęt wszystko tam zostawiłem. Na temat, u mnie cisza. Cisza, jak ma z braniami, co i jak? Wiesz co, no brania są, ale u mnie delikatne są brania, zmieniłem haczyk troszeczkę na... A ryb ile masz na tą porę? A trzy sztuki. Trzy sztuki, co masz? Masz leszcza? Dwa leszczyki i masz, masz w siatce? Nie, nie, to małe te. Małe. To miałem wcześniej, no niestety, no potem cisza. Cisza. Cisza mi nastała, są takie minimalne, wiesz, na metodę to w ogóle praktycznie na pelet. Tak? Tam są takie, wiesz, zgania, zmieniłem haczyk. Do 15 łowimy, jest 11.43, o 15 ważenie, mierzenie, a wiesz, później będziemy się składać już, ale po 15 no, ryby nie będą mierzone. No, to bez sensu jest, prawda? Dobra, to Rafałku, machaj wędą, ryby wędą, z tym, że nie na pewno, drodzy widzowie, ale jak jest? Pytę! Nie inaczej, więc idziemy do siebie, drodzy widzowie, bo konkurencja nie śpi, a ja muszę nagrywać, latać, kombinować. Chciałbym wygrać jakiegoś Big Fisha, leszcza, ale zobaczymy. Tu konkurencja nie śpi, więc idziemy do siebie. Więc, drodzy Państwo, nie wiem, czy coś było, czy coś nie było. Wolny bieg otwarłem i tak może ryba jest tam zacięta, więc trzeba teraz sprawdzić. Więc widzicie, muszę ściągnąć zestawy i przerzucić. Przerzucić tak, aby się upewnić, czy haczyk, czy wszystko w porządku jest, bo musiałem nagrać kolegów co i jak, podsumowanie i na koniec zobaczcie co i jak, już nie będę do nich szedł, więc wędkujemy teraz już dalej i widzicie jak się prezentuje na 11.46 ten interes. Nie było mnie, jak to się prezentuje na tą chwilę, więc przerzucimy, mamy dwie pinki, są i drugą też ściągniemy, sprawdzimy i już do końca wędkujemy na ten zestaw, co mam przy sobie, już nie kombinuję nic z peletami. Miałem dzisiaj łowić też na to rybki PVA, na inne rzeczy, ale mało czasu. Bliżej teraz trochę rzucam, ciutkę bliżej, o jakiś metr. I zobaczymy. Zobaczymy. I druga, bez zacinania, też nic nie było. Świeżo zarzucone będą zestawy i czekamy na branko rybki. Tu co było? Uflogany człowiek cały. Zobaczymy co tu było branie. Tu było branie, bo są wyssane robaki. To tu musiało być pociągnięcie. Ale musieliśmy iść do kolegów. Straciliśmy 10 minut, ale nie szkodzi. Zakładamy jeden. Dwie pinki. I nabijamy podajnik. I zarzucamy o metr krócej. Gdzieś tutaj, ok. Więc jeszcze piąty leszcz mi potrzebny do wagi, tak aby komplet był, pięciu leszczy. Robert ma dwa.
Jarek jakieś maluszki, Rafał nic, Jarek nic, Rafał nic i Jacuś też nic. Więc ja na tą chwilę rywalizuję z wszystkimi, ale na tą chwilę jestem jakby najlepszy. Ale to nie o to chodzi, o wypoczynek, relaks i takie mini zawody między naszą piątką. Dobrze, przerzucone, czekam na kolejną rybkę. Spadło coś. Spadło, więc przerzucamy, czy zerwało. Zerwał haczek. Trudno, zmieniamy przypon. Zmieniamy przypon. Pierwsza ryba, która mi zerwała 0,12. Wziąłem kamerkę, wyjąłem tą, co przy podbieraku była podpięta. Bo wiecie, ciężko. Tu rybę się trzyma. Tu muszę połączyć się z telefonu, z Wi-Fi, włączyć kamerkę, włączyć nagrywanie. Przerywa, jeszcze dokładnie nie wiem co i jak, więc szkoda czasu, jak widzicie, zobaczcie sami, ile to schodzi. Zobaczcie sami, ile to schodzi. Trzymam rybę, ile to schodzi. I tak widzieliście, czasu dużo schodzi, więc dałem sobie na razie spokój, bo godzina 12:14, mamy niecałe 3 godziny na wędkowanie, więc próbujemy coś złowić po tym zerwanym przyponie. No ale trzymałem, bo czułem i pyk, było czuć, jak szczela przypon. 0,12. Więc teraz już wyjąłem kamerę, tą malutką, schowamy ją i dalej zobaczymy, co się nagrało, jak się nagrało na telefonie czy na karcie pamięci, bo ciężko. I wędkujemy teraz, łowiąc piątego leszcza. Tak, piątego, bo mamy 4 sztuki. Okej. Spadła. Czy zerwała? Zobaczymy. Spadła, czy zerwała? Zerwała, czyli prawa teraz zerwała, to lewa i prawa zerwała haczyk 12, teraz zakładamy inne przypony. Trudno, zakładam 0,14. Zakładamy 14, bo tak nie może być. Tu branie, muszę, zobaczcie, co się dzieje. Mam. Tu jest nadal 12. Ale wyholujemy rybę. Tylko zobaczymy, co i jak. Dwunasta 29. Dwunasta 29. Nie widzę nawet, co to jest. Już jest krętlik z zestawem na niesymetrycznej pętli, to już
Niedługo będzie widać rybkę. Jest koszyk. Brzanka. Brzanka. Więc brzankę od razu wypuścimy, żeby ryby nie męczyć. I tak jak widzicie, żeby ryby. Okej, płynie. Poszła. Założyłem grubą pszenicę żuki na obydwu. I zobaczymy. Grubiej, ale no zobaczymy, czy będą brania. Później i tak przed 15 zaczną się brania, tak myślę. To wtedy grubsza żyłka może sprawi się. Przypon z grubszą żyłką na chwilę obecną na 0,12 tylko przeważnie były wskazania, no ale się zdenerwowałem, bo dwa przypony zerwane, dwie duże ryby poszły, jedną czułem jak zrywa, a druga branie było intensywne, puściło, no i haczyk został w pysku ryby. Teraz grubiej, tak aby nie tracić ryb, czasu na włączanie przez Wi-Fi kamerki przy podbieraku, więc teraz już bezpośrednio zarzuciłem i czekam na jakieś branie ryby. No i zobaczymy, czy na grubszych zestawach, przyponach będzie jakieś wskazanie. Czternastka haczyk. O, też 14. Wcześniej było 0,12 i 16. Teraz jest 0,15. 0,15 żyłka na obydwóch. I haczyk numer 14. Nie może tak być. Ściągam 15. Ściągam 15. Zakładam 80 cm 13. Dłużej. Nie może tak być, bo nie doczekał tydzień na branie. Konkurencja nie śpi. Jeszcze jeden leszek brakuje mi. Więc tak mówię, tak też robię. Zobaczcie. 50 cm dobrze. Haczyk 14 i 15 ściągam. I zakładam 80 cm na fluorokarbonie. 13 z haczykiem 16. Dobrze, godzina 13. 2 godziny mamy jeszcze wędkowania. Zrobię tak. Mam pęczak. Założymy dwa ziarka pęczaku i zapniemy jedną pinką i będziemy czopować zanętę do koszyka trochę tych ziaren. Spróbuję, bo nie po to brałem, aby nie spróbować. Tu jest większy haczyk, teraz to akurat sprawdzimy, zobaczymy. Trzy pinki się nie sprawdzają, więc założymy, póki mam jeszcze ten przypon, dwa ziarka, nie wiem, czy powinny wejść.
dwa ziarka i zapniemy to jedną pinką. I tak to się prezentuje. Widzicie, dwa ziarka i pinka. I trochę sprzętu damy do koszyka. Zanęta. I trochę w koszyk zaczopujemy. Tak, przekonam się, czy jakieś będzie wskazanie. Więc rzucimy niedaleko. I z ciekawości chcę zobaczyć, czy będzie jakieś wskazanie na dwa ziarka pęczaku zakończonego na haku pinką. Czekamy, czekamy, zobaczymy. W razie nie będzie efektu, przełożymy. O, jest, jest. Jakieś pociągnięcie na pęczak. A to ma jechać. No ale zobaczymy. Zobaczymy. Może pęczak się sprawdzi pod koniec dzisiejszego wędkowania. Tak jak mówię, nie po to brałem, robiłem, żeby teraz nie sprawdzić. I różne warianty. Pinka była, pęczek białych robaków był. Ochotka była. No i teraz spróbujemy na dwa ziarka pęczaku. Okej, pilnujemy, pilnujemy i zobaczymy co jak. Pęczak nie daje rady. Godzina 13:11. Zwijam pęczak. Może warto byłoby założyć jedno ziarko plus pinkę albo samo ziarko bez pinki, ale nie ma na to czasu. Wariantów jest dużo, zobaczcie, tak zarzuciłem, tak też ściągnąłem dwa ziarka z pinką, więc naprawdę tak, aby jeszcze złowić piątego leszcza, więc szybka piłka. Zdejmujemy to i zakładam to, co tam, 0,13, 80 cm i 16 haczyk. 0,13, 12 rwało, to teraz 13 idzie. Zobaczymy obydwie na 0,13, 80 cm i dwie pinki. Tak w przypadku po prawej stronie. Jedno, druga, jest branie, widzicie, 0,13, tylko zobaczymy co. Mógłby być leż piąty, chciałbym. Na grubych żyłkach, widzicie, nie daje rady, nie daje rady, więc trzeba używać, odchudzać zestaw. Zobaczymy tylko co. Nawet nie widzę, nawet nie wiem co to jest. Nie widzę, ale czuję. Jeszcze poszła, poszła. Poszła, ładna ryba. 13.
Nie, spięła się. Spięła się ryba. Wyprostowała hak. Zobaczcie. Wyprostowała hak. Zrobię wam zdjęcie, zobaczycie. Wyprostowany hak, ryba spadła. Mam coś na odchudzony zestaw. Haczyki, druciaki. Tu widzicie. Musiała być brzana wcześniej, żeby prostowała hak. A teraz coś małego, bo idzie jak po maśle. Malutki krąpik. Pod koniec dnia rybkę wypuszczamy, przerzucamy zestaw. Ochotka z Jokersem, która mi została. Ochotkę już wsadziłem do Jokersa. I to zamrozimy taki pakapkunek, będzie akurat do zanęty później, więc czeka mnie trochę zamrażania, odmrażania. Białych rybaków ile zostało, tyle jeszcze jest pakuneczek, zobaczcie, pakuneczek. O, mam pomysł, założę go. Założę go, robaki są, jeszcze się ruszają, więc zaraz założymy pakuneczek i zobaczymy, bo zapomniałem, że tu jest przypon z pakuneczkiem. Zobaczymy, zobaczymy jeszcze co i jak, może założymy pakuneczek, może nie. To tylko na pelety i kulki, pelety, torebki PVA dzisiaj nie łowiłem, a tak to mniej więcej wszystko wypróbowałem. Ale zobaczymy, zobaczymy dalej. 13.28, dorobek w siatce 4. To jeszcze jedna rybka. Tak, aby było 5 leszczy. Zobaczymy, kto będzie miał największego, kto ile będzie miał leszczyków, ale to zobaczycie na końcu filmu, to bądźcie cierpliwi i zobaczycie, wszystko się zdarzyć może, dopóki przynęta w wodzie mamy okazję coś złowić, połowić, więc wszyscy mamy równe szanse. Wystarczy, że któryś z kolegów złowi jednego albo dwa leszcze 60 i po zamiata będzie miał big fisha i wagę w jednej albo w dwóch rybach i wygra cały ten dzisiejszy taki między nami konkurs. Ok, wędkujemy dalej, dalej, dalej i czekamy, zobaczymy co jeszcze się wydarzy. Mamy coś fajnego. Wybiera żyłkę. Może być duża brzana. Mogę za bardzo przyhamować, bo jest 13. Dobra, teraz mniej więcej jest dobrze. Żeby był duży leszcz, chciałbym taki ze 48 chociaż. Zobaczymy. Druciaki, to widzicie, rozginają się haki, to chyba nie jest brzana, czyżby lesio? Nie widzę. Już jest karabinczyk. Ryby jeszcze nie widzę.
Aby był leszczyk. Nie widzę. Brzano. Lato taki odjazd zrobiło. Brzany tu są silne. Nieduże, ale silne i waleczne. I takie druciaki, szesnastki, czternastki to prostują. To nie ma o czym gadać. I mamy brzankę. Przerzucamy za leszczem. Więc zobaczcie, jaka ładniusia. Okej. Pomału zbieram papiery. Wszystko. Zostawię sobie stolik z zanętą i spinką i na górę będę wynosił. Godzina 13.52, to mamy ponad godzinkę. No ale tak, żeby później po 15 pociągu się nie składać. Więc w międzyczasie już będę wszystko pomału nosił i zobaczymy co i jak. Podpórkę wezmę jeszcze tamtą. Podbierak tu i później rybki wam pokażę. Zważymy. A teraz poczyścimy to tu. Tak, żeby w miarę było czyste. Robert był u mnie, też ma cztery leszczyki i w łeb idziemy. Tylko jeszcze kwestia tego, który będzie miał Big Fisha. A może ktoś z kolegów na koniec jeszcze złowi coś fajnego. Zobaczymy. A na tą chwilę wszystko pomału zbieram, ogarniam, tak aby było w pytkę. Więc pomału wszystko. Drodzy Państwo, i czekamy na ostatnie rybki z dzisiejszego wypadu. Zobaczymy. Zobaczymy, bo sam jestem ciekaw, kto będzie miał Big Fisha i najwięcej wagowo-leszczy, czyli 5 sztuk przez tą godzinę jeszcze. A przez godzinę dużo można połowić. Wystarczy jeden duży leszcz, dwa duże leszcze i pozamiatane. Big Fish i waga przy dwóch większych leszczach. 14.01, niecała godzinka. Jeszcze z 10 minut do 10 po i przerzucę obydwie. To 9 minut jeszcze trzymam i poprzerzucam świeże. Blisko, teraz jeszcze bliżej rzucę obydwa zestawy, nie do klipa i zobaczymy, czy jeszcze przez tą godzinkę coś się złowi. Tak mówię, 4 sztuki leszcza. 4 zostały, 4, więc nie ma problemu. Jeszcze jedną rybkę można wsadzić do siatki, piątą do wagi. No i sam się ciekawy jestem, co Robert tam ma, jakiego tego leszcza największego, czy mój. Może być prawdopodobnie wszystko zbliżone, centymetr, dwa centymetry różnicy, zobaczymy. Był, powiedział, że ma nieduże, 4 sztuki. Coś skubię, ale trzymam, jeszcze trzymamy. A dzisiaj słaby dzień, słaby,
Ale mieszanka inna, którą dzisiaj stosuję. Dzisiaj ciemno. Dzisiaj połączyłem dwie zanęty. Jedna typowo rzeczna, druga pod metodę halibut. I połączyłem taką mieszankę, jak na samym początku widzieliście. No ale jakieś rybki tam brały, coś weszło. Ale cert nie miałem, widzieliście, zawsze robiłem mieszankę. Ostatnie wszystkie wypady certy, certy po 4 dychy do 40 cm, certy mi wchodziły ładnie. A dzisiaj jedną, na początku pierwszą rybę chyba certę, miałem niedużą certę. I później już nie miałem dzisiaj w ogóle cert. Inna mieszanka, nowa. Tak, do testów. I widzicie, całkiem inne ryby mi dzisiaj brały niż przez ostatnie wypady tutaj. Dobrze, trzymamy 3 po, jeszcze trochę, do 10 po i przerzucę obydwie wędki. Dobrze, 14.10, tak jak mówię, zaczniemy od lewej, przerzucimy zestaw i będziemy mieli 50 minut. Coś by tam było. No, zawiesiło się, spadło. Coś było zawieszone, drodzy Państwo, coś było zawieszone, jakiś mały krąpik, coś tam podciągnięcie było. No ale dobrze, akurat przerzucę. Te same pinki, tylko dodamy towaru. I drugą tak samo i będziemy mieli świeżo zarzucone. Teraz wezmę jeszcze bliżej, zarzucę bliżej. O, troszkę bliżej. Zobaczymy tutaj, co będzie. I drugą. Tylko sprawdzimy robaki. Tutaj prawdopodobnie wymiana będzie. Nawet nie jednego wymienimy na pomarańczowego. A damy trzeciego. Spróbujemy na 3. I będziemy mieli zestawy świeże, przerzucone i pomału będziemy zbierać rupy, niedługo nosić do samochodu, też bliziutko, bliziutko. Zobaczymy, co nam to przyniesie. Okej. Spanć Boba. Do wycierania rąk, szmata taka, ścierkę wziąłem, aby poprzecierać później sobie buty, wędki, wszystko, bo zobaczcie, co się dzieje. Zobaczcie. Ok, więc 14.12 do 15.00, o już jest wskazanie na prawej, ale to ma jechać. Do 15 i bierzemy ryby, idziemy, zobaczycie co i jak. 14.28, dwa brania miałem, ale zanim doleciałem, ryby się nie zacięły, małe haki, druciaki i na prawej, na lewej dwa brania były, ale się nie zapięło. No i zobaczymy. Pół godziny jeszcze mamy. Robercik prawdopodobnie wygrał. 50 ma. Jednego podmienił leszcza, bo 6 złowił. I 50 prawdopodobnie ma to i Big Fisha i o wagę. Więc Robercik dzisiaj prawdopodobnie wygra.
No my jeszcze łowimy przez pół godzinki i będziemy pomału kończyć zwijać się. Ja zjadłem śniadanko, bo mi kanapki jeszcze zostały. No i zobaczymy co i jak. I będziemy pomału kończyć zwijać to wszystko, nosić. O. Niepotrzebnie mogło powtórzyć, no ale przerzucimy od razu. Mogłem jeszcze raz poczekać, szypinki tu były, ale nabijemy. I zobaczymy co i jak. Bliziutko rzucam. Na przyszły raz, jak tu przyjadę, wtedy wiedział mniej więcej. Skrócę jeszcze zestaw, bo co tu przyjeżdżam, tym krócej rzucam na kijkach. Było 8 długości czy 9. Później było 8 długości, dzisiaj było 7 długości. Prawdopodobnie. Zobaczcie, co ściągnie. Mamy jakąś rybkę. Tylko zobaczymy co. Ja mało już noszę. Zobaczcie, już mało co zostało. Wiadra wszystko powynosiłem. Jest godzina 14:38. Więc pomału już wynoszę, żeby później nie nosić. Też zaczyna pomału jakiś padać. I co mamy na zakończenie? Co mamy? Zejdę niżej. Leszczyk? Czy certa? Czy świnia? Świnka. Nie, certa raczej. Ładna certa, ale jest okres ochronny, więc certy nie biorą udziału w dzisiejszej imprezie. Szkoda, że nie leszczyk. I pokażę wam. Zobaczcie, jaka ładna czterdziestka. Czterdziestka, nie inaczej. Otrzepię ją. Więc baterię musiałem wymienić. Certa wróciła, taka dobra czterdziestka była. No ale przy okazji poplątała mi tak o siatkę zestaw, że już nie zakładam. Jest za 15 minut. Nie zakładam nowego zestawu. Odcinam niesymetryczną pętlę do wykorzystania ponownego. I jedną z wętek już składam. Tak mówię, 15 minut to na tą jedną tylko. Zobaczymy co i jak i pomału zbieramy. O 15 wyciągam siatkę z 4 leszczykami drobnymi i zobaczymy. A na tą chwilę jedna wędka łowi, a ja pomału już pakuję. Co my tu mamy? Zestaw. Zanętę sypiemy, zamrozimy i zrobimy porządek. To jedna wędka mi łowi przez 15 minut. Jeszcze branie
I to prawdopodobnie jest ostatnia rybka dzisiejszego wypadu. Godzina 11 minut i chyba brzanka będzie. Zobaczymy. Oby lesio może i by było pięknie. Pierwszy odjazd był, a teraz idzie jak po maśle. Ale teraz coś ruszyło. Widzicie? Więc zobaczymy. Zobaczę tylko co. To nie będzie leszcz. Chociaż żeby zobaczyć. Co mamy? Nawet nie widzę. Brzana. Pod ochroną, więc musimy w delikatny sposób ją podebrać. Brzanka zaliczona. No ale chodziło o leszcze, drodzy Państwo. O leszcze. Ale leszcze nie biorą jeszcze. Taka brzanka za koniuszek. Baja. Dziewięć minut. Ale przerzucę i później będę sobie nosił wolny bieg, otworzę. Wolny bieg otworzę i będziemy nosić do samochodu wszystko. Jeszcze jak przypon będzie, bo jak nie idzie przyponu zerwany, to trudno. No, jeszcze się zaczepiło wszystko. Nie. Drodzy Państwo, rwę i kończę, zwijam się, bierzemy to na górę, jego obeschnie trochę i kończymy, bo nie mamy już cierpliwości, niech to schnie, weźmiemy tylko zestaw. I ściągamy. I bierzemy wędki i podbierak pod samochód. A za chwilę przyjdziemy po ryby. Ok, ja już skończyłem i podsumowanie zrobimy przy samochodzie, więc kończę pomału. Jeszcze. Płyń, uciekaj, byku. Godzina jest 6 minut, ale to większe masz. Tak. Większe, więc bezpośrednio idzie, a ja idę po swoje rybki. Mierzymy, ale to jeszcze 6 minut. No i tak wygrałeś już, dla mnie to ja już ściągnąłem, to wiesz, nie wiem jak chłopaki, ale to nie, co ty? Zobaczymy. No zobaczymy tylko leszcza, bo tak naprawdę nie wiem ile ma, 50 może. No zobaczymy. 40. Ja pomału idę po rupy swoje i zaraz przyjdę. Jacku, Jarku, Jarek jest wyżej. Jacuś, co i jak, nawijaj. Z rana były terty. No. Brzanka była, terty były ładne, takie ponad 40 cm. Tak. No i teraz miałem leszczyka jednego takiego 37. 37? 1,36. Tak.
No i cóż, no, czekam na tego Big Fisha. I to wszystko, to musisz czekać, sprężać się, no zostały ci 3 minuty. Wiem. Ja już z wędki zwinąłem. Powiem ci tak, siatki jak widzisz nie mam. Tak, wiem. Bo wychodzę z założenia. Wiem. Tu nie będę stosował siatki. Tak. No. Nigdy tutaj siatki nie zamoczę, bo po prostu, no chyba, że się załapę na jakiegoś rzeczywiście, na jakiś challenge z wami. No. No to wtedy pomyślimy nad siatką, ale tak to, no nie ma sensu. No ale ogólnie powiedz słabo, nie? Brania, no i już kombinowałem różnie. I ochotka w ogóle nie zdaje egzaminu. Pinka, dwie pinki. Tak, dwie pinki. Długi przypon i cienki. Dwie pinki, no 0,13 przypon. No. I właśnie niedługi. Niedługi? Wróciłem teraz na 50 cm, maksymalnie 50. 50. I dopiero się brania zaczęło. No ale teraz brania się zaczęło, bo teraz taka pora tak, jest. Ale w ogóle... Ja zerwałem i koniec, już ściągnę wędki, bo nie ma sensu. Robson jeszcze coś tam ciągnie, widać jakieś krąpiki. No to łów jeszcze, idziemy do Rafała i zobaczymy co i jak. No pomału, ale jeszcze mamy czas. Idziemy do Rafała. Królu Złoty. Tak, na początku w Królu Złoty cieńteńko. No. Potem się nagle rzuciło. 7 leszczy, w tym dwa wymiarowe. Dwa wymiarowe. Pierwszy dzień, może drugi 37. Ale ładna mi się brzoneczka. No. 43. No. Ale powiem jedną rzecz. To jeszcze nie jest ta pora. Nie jest ta woda ciepła taka jak jest, dlatego że ona tak nie walczyła. Ona nie była jeszcze tak waleczna jak... To w sumie co masz w siatce? Wyrzuciłem wszystko, wypuściłem wszystko, no bo dwa leszcze wymiarowe, resztę to... Takie, a, no to... Dwa leszcze po ile miały? Jeden miał 21, drugiego nie mierzyłem, może miał 30. Aha, to wypuściłeś, dobra. No i certy. I certy, jedna bardzo ładna. No ale ogólnie lipa, nie? No jak tam widzisz, no. Teraz masz branie, wygięcie, zobaczcie. I po braniu albo ryba jest, albo ryby nie ma. Tam jest samo zaciąg. No ale już jest zacięta tam, no, jest. Dlatego, że jest samo zaciąg. No. Zacięcie, także... I zobaczcie jeszcze ostatnią rybkę. Zważymy ryby i pójdziemy do Jarka. No jest coś małego. I zbieramy sprzęty. Coś małego jest. Aczkolwiek w tej chwili jeszcze ryby nie są tak waleczne jak były. Tak. I te duże leszcze nie biorą. No ale musimy opuszczać miejsce, co zaczynają się brania. Praktycznie. Tak, no niestety. Mało czasu na wędkowanie. Do zmroku pora taka, taki jest regulamin łowiska, że musimy pomału już kończyć. Uważaj na krzaki. Jeszcze zobaczycie, co ma Rafał. O, to bardzo jest leszczyk na... Leszczyk na koniec, trzeci, tak? Nie, trzeci duży. No taki tylko 30 cm będzie. Tak jest. Nie wiem, czy takie właśnie te leszcze brały. Pokaż widzom i idziemy do Robercika, zobaczymy tą jego 50. Pomału. Mniej więcej. Daj. No dobrze, spokojnie. Pomalutku. Spokojnie. Drodzy Państwo, nawet 30 nie ma. No właśnie. No nawet 30 nie ma. No i takie mi się ma. Właśnie zobaczcie. Trafiały. No. Takie mi się trafiały dzisiaj leszcze. Malutki, malutki. Maluteńki. Leszcze. Dobra, ale gratulacje. Dzięki. I pomału zarzuć sobie jeszcze i pomału pakuj się już. Tak jest. Idziemy do Robercika. Waga 15.01. Więc mistrzu. Godzina 15.02, wyciągaj ryby, mierzymy. Ty, mam nadzieję, że będzie większe jak 40 cm. No ja słyszałem, że 50 masz. Nie, tam żartowali. No to ze mnie żartujecie, wiecie, że ja jestem chłopak taki przejmujący się. Ja nie jem, nie śpię. No. I nie wygrywam. Dobra. Daj. Żart. A jak ty chciałeś zważyć to później, czy jak? No wiesz co, nie wiem czy jest sens. No. No bo chodź, no bo nie, tylko zmierzymy największą. No. Co tu może położymy, żeby je... No. Bardzo nie. No. I daj największą. No tak, ilościowo to chyba jedna by załatwiła. Ale co by załatwiła? Jedna? Daj tego największego. To by był ten? Weź zobacz. No weź, nie żartuj sobie, bo mi kamera się wyłączy. Daj Robson. Największy jest, dawaj. Mierzymy. Od 50 tylko z tamtą stroną weź.
Tak, no bo dlatego od burty nie biorę. Tak jest. Dla kolegów mówię, od burty nie biorę, bo trzeba burtę później trzymać. Tak jest. Bo tak, zobaczcie. No. Burtę tak trzeba trzymać, bo można, daj, od tego jedziemy. Od burty. Od burty, tylko trzymaj do góry. 50. Bo jeszcze powinieneś ją pchnąć do burty, no ale wiesz, dlatego ja nie trzymam, bo pa, no, zobacz co się dzieje. No. Widzicie dlaczego od burty nie mierzę? No właśnie. Burta, macie, 50. A sprawdź czy w ogóle teraz będzie 50. No bierz, no bierz. O. 50. Tu no 50, dlatego od burty nie biorę, tak bo jest, trzeba trzymać. Bez sensu. 50. Dobra, no jeszcze tu mam kilka takich. Dawaj, 50. Ale tu już... Dawaj po kolei, 5. Od 50. 50. 50. Powiedzmy 40. 35. 50 ci uratowała tyłek, wiesz? Tak? Tak. 30 niecała. I to wszystko? Nie mam. 30, 2, 4, 5 masz już. 5, no, już no to już. To powiem ci tak, Robek, jakby nie 50 nie wygrałbyś. No ale mam 50. Ja nie wiem na wagę jakby to było, bo... No mogę, możemy zważyć. Bierz je na wagę. Dobra. Więc z wiadrem. Wiadrem tak, ważymy. Wiadrem, no i tobie u ciebie też. 4. 4 kilo. 4, stawiamy. Tak jest. Poczekaj, jeszcze raz. Dwa razy. Dobrze. Osiem, no 4, bo cztery. Bez 2 gram. No. I wyjmij leszcza. Bo mówię ci, że on ci uratował. Czekaj. Bo ja mam 4 tylko. Aha. I bez tego największego jest. Weź, wypuśćmy je. A! Bez, wiesz, że ci uratował leszcz. No. 2,40. Jeszcze raz z wiadrem. 6,60 chyba, nie? Ale nie. Nie wiem. 2,40 z wiadrem. Tak jest. Teraz idziemy po moje. Mówiłem ci, że leś się uratował. Wypuścimy je. Tak, leś się uratował. 2,40, a wszystkie ile miały? 4. 4, dobrze. To wypuszczamy je, żeby... Nie było to tamto. Tak, drodzy Państwo, mówiłem. Jedna ryba może załatwić cały interes. Może dać Big Fisha i może dać ogólny wynik. Zobaczymy 4 moje. Myślę, że będzie z 2 kilo. Rybki odpłynęły. Całe i zdrowe. Tak. A osi zostawimy po kolacji. Idziemy do mnie teraz. Bierz wiaderko, idziemy do mnie. Weźmiemy tylko matę. Moje 4 rybki. Miałem mniej. Ja tylko 4 mam, drodzy Państwo, do ważenia. Jest, faktycznie. Widzisz? No. Tak. Weź te 4 wrzuć. Dobra, masz. Tak. Podnieś. Ale bierze ja to. No. Nie wiem czy to się. Daj do góry. Poczekaj. No. Poczekajcie, 0 ma być. Bo z wiadrem jest. No. 2800, zobacz. 2900. 2900, a twoje 2400. Pół kilograma byłeś lepszy. Jedną rybą. No. To Robert, gratulacje Big Fisha i w sumie, bo 4 kilo masz, mnie trochę brakło. No. Ponad ten. To będzie następne spotkanie. Kanie. I znowu będziemy walczyć. I będzie pięknie. Rybę i... A teraz... Wszystko do wody. Rybki do wody. Idziemy do Jarka jeszcze, bo może Jarek ma Big Fisha. Właśnie. Drodzy Państwo, i tak to leciało, przypony porwane, rybki całe i zdrowe odpłynęły. Trochę wody, żeby omyć to i pomału będziemy
zbierać i kończyć. Idziemy do Jarka? Tak. To chodź. Idziemy do Jarka. Oto idą koledzy wędkarze. Do wagi. Do wagi! Ma coś do wagi? Nie ma nic do wagi. O. Certy mi weszły, kurde, kolego. Nie, certa. Certy, nie, to powiedz co jak. O właśnie. Certy. Leszczyków zapałem, ja wiem, z 15. No. Certo nie wiem, dużo. O. Ale leszcze wszystko... Do 20, 22. No, tak jak Robert te 4 co miałeś. No. Nie, tam były 25. No, 25, 30, no, no takie wiesz, no... Rafał to samo miał. Ja cieszyłem się rano, myślałem, że ten leszczyk mi weszło, jak wyszedł mały, wejdzie duży. No, no, no. A tu dupa, już certy. No tak weszło. Kolegą też co pojechali, tak? No, no, no on tu ze 3-4 zawali, certy. Tylko 3-4 we dwóch złowili i pojechali. A no widzicie, to tragedia. Jak tam, palcie. Miałeś coś zerwanego? Coś zerwałem, ale nie wiem co. Ja 3. 3 przypony poszły, 0,12, puch! I jeden niewyprostowany hak, ale odgięty na zdjęciu. Zobaczycie, wszystko jest nagrane. Więc 4 ryby konkretne mi spadły. No wyszło jak zawsze. Wyszło jak zawsze. Dobrze, to więc jakby co. Idziemy. Co? Robert. Leszczyka kilo 600. Kilo 600. Big Fisha tym leszczem, no poza, i sumą. Zamiot towarzystwo. Zamiot towarzystwo. Ale wiecie. Ktoś musiał to nagrać. Właśnie. Ktoś musiał to. Ci dziękujemy za to. Ktoś będziemy musiał oglądać. To nagrać. Ale i to też ktoś musi nagrać. Nie. Bo drodzy państwo, jeszcze raz powtarzam, do Połańca każdy przyjedzie. Ale nie każdy wyjedzie. Więc oto pomalutku zbieramy się i będziemy kończyć tą wędkarską imprezę. No. Bo jeszcze my musimy wyjechać. Dobra, dobra. I drodzy państwo, kończymy pomału. Tak to było. Dziękuję wszystkim za subskrypcję kanału, lajki, komentarze, że wciąż jesteście ze mną, dobre na złe. I do następnego. Siema Pyza wraz z kolegami, a koledzy jeszcze się pożegnają przy samochodzie. Więc narka, do następnego. Siema, siema Pyza. Jodełka, ole, 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 zawsze i wszędzie, pamiętajcie o tym, bo ja nawet o tym zapomniałem. Narka! Drodzy panowie, jak się okazało, to co, Robercik, jak to było z tym twoim kleniem? Kleń przemienił się w płotkę. Przemienił się w płotkę i drodzy państwo, zobaczcie, rzucę wam to na zdjęcie. To była płoć, a nie kleń, tylko to była Roberta życiówka. Na pewno. Bo ponad 40 cm. Robert tam ma lepiej to oko, nie? Na czerwono. Tak, zobaczcie, płoć ponad 40 cm. To nie był Jaś. Nie. Nie Jaś. Rzucę wam, drodzy państwo, na screena i sami ocencie. Co to było? Co to było? Ale życiówka. Życiówka płoć. Nie kleń, nie kleń. Gdyby to był kleń, miałby większy. Zobacz, jak. Zobaczcie. Ale ja. To zdjęcie, które teraz widzicie na telefonie, ja wam to rzucę i zobaczcie, że to życiówka, płoć Roberta. Ale tak to jest, jak się... No, jak się nie zna ryb. Z ryb. Ja mylę certy. Certy ze świnką, płocie z Jaziem, Jazie z płocią. Swoją żonę nawet pomyliłem kiedyś. 100 gramowe ryby na hamulcu. Na hamulcu, ale jest. Pytaj, pytaj. Zawijamy się, przenosimy. Jak wygląda samochód. Samochód. Drodzy państwo, a teraz jedziemy na myjkę. Na myjkę jedziemy, bo każdy może wjechać, ale nie każdy wyjedzie. Musimy to jakoś ogarnąć. Zobaczcie. Dobrze, że jest napęd na 4 koła, bo inaczej by nie wjechał, nie wyjechał. Więc zawijamy się na Kielce i dziękuję wszystkim jeszcze raz. Narka, siema.